Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia kapłani, drogie siostry i bracia w Chrystusie Panu, przeżywając w największej pokorze trzecią rocznicę sakry biskupiej, zesłania Ducha Świętego, który dotknął mojej duszy, pragnę, podążając śladami świętych apostołów, jako pokorny ich następca umacniać was w wierze, napełniać serca wasze Chrystusowym pokojem. Dziękując Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar apostolskiej służby, jaką Pan nakazał mi pełnić jako następcę apostolskiemu, biskupowi Kościoła w pierwszej kolejności, pragnę, rozpoczynając tę dzisiejszą uroczystą przeświętą, podziękować za dar życia, za moich najdroższych rodziców, którzy są już w wieczności, za moich najbliższych memu sercu, dla których postanowiłem współdzielić miłość do Chrystusa, do chrystusowego kapłaństwa pomiędzy Boga a nich. Dziękuję Bogu za was, drodzy bracia w kapłaństwie, którzy wy przyjechaliście i jesteście wraz ze mną tutaj, w Mateczniku, w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Nie byłoby was, kapłanów, w tej wspólnocie Kościoła, gdyby nie wola naszego Pana Jezusa Chrystusa i nadzwyczajne działania Ducha Świętego, który w różnych zawiłych drogach naszego życia kierował nas na ścieżkę ponownego podążania za Panem. Drodzy bracia kapłani, za wasze fiat, za wierność Panu, za zawierzenie, za miłość, za wiarę i nadzieję kapłańską, dziękuję wam dzisiaj z całego serca. Nie byłoby wspólnoty katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, gdyby nie wasza, drogie siostry i bracia, wiara. Dzięki niej przetrwaliśmy niebezpieczeństwa, wiedzeni przez Pana przez doliny ciemności w czasie ostatnich lat naszego trwania przy Bogu, trwania tej misji, którą, jak ufam, Bóg sam powołał. Pan wypalał naszą wiarę, naszą wierność w ogniu wielu doświadczeń, którymi doświadczył nas w życiu wspólnoty Kościoła. Wytrwaliście dzięki Bożej łasce, ale i waszej niezłomnej wierze, ufając, że ten, który rozpoczął to święte dzieło, sam go dokona. Tak jak w chwilach, kiedy przed 3 laty usunąłem się na pustynię swego życia, aby pościć i przygotowywać swojego ducha na osobistą pięćdziesiątnicę, podczas której posłał mnie jako swego apostoła do was i świata, tak i przez te 3 lata służby Bogu i wam odczuwałem każdego dnia i odczuwam waszą obecność w modlitwach, wasze wsparcie przed tronem Boga. Dziękuję wam, siostry i bracia, dziękuję wam, bracia kapłani, za modlitwę, za tę modlitewną solidarność, za dar wielkiego trudu, który musieliście ponieść dzisiaj, przyjeżdżając nierzadko setki kilometrów, by razem ze swoim biskupem i przedstawicielami wspólnoty Kościoła upaść na kolana w modlitwie dziękczynienia za te 3 lata, za lata niezliczonych darów Bożych. Wobec tronu naszego Boga, wobec całego Kościoła Świętego przyrzekam, Panie, że nie zapomnę o wspólnocie, do której mnie posłałeś. I za was, drodzy bracia kapłani, za was, siostry i bracia, składam tę dzisiejszą dziękczynną ofiarę. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Boże pomocy, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi mogły ludziom dobrej woli. Kościoła Narodowego. Daj mi słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzę, abym razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. Powinien przeto tak jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze go tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, że stał się arcykapłanem, lecz uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. I tak w innym miejscu. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem
za dni ciała swego, zanosił on gorące prośby i błaganie do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazywany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu, a mój wśród Twych nieprzyjaciół. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, blasku świętości słona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągnie, nie będzie żałował, Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, przez wszystkie dni jestem razem z wami, aż do skończenia świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nikt ze sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ekscelencjo, księże biskupie, drodzy współbracia kapłani, drodzy słuchacze Bożego Słowa,
mówiący dzisiaj te słowa, przygotowując się do dzisiejszego Bożego Słowa, skoncentrował się na Ewangelii z dnia dzisiejszego, na Ewangelii świętego Marka, ale z dnia dzisiejszego, z czwartku. I stąd wysłuchaliśmy Ewangelii, która nieco odbiega od tego, co zostało przygotowane, czy co byśmy usłyszeli dzisiaj. A dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że tylko w swojej ojczyźnie, tylko wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok lekceważony. Nazaret. Największe arabskie miasto w Izraelu i dlatego jakże często nazywane jest arabską stolicą Izraela. O nim to właśnie mówi dzisiejsza Ewangelia. Nazaret stanowi gospodarczą, polityczną, kulturalną i medialną stolicę izraelskich Arabów. Położone jest w Dolnej Galilei, w północnej części Izraela, w odległości 25 km od jeziora Tyberiackiego i 9 km od góry Tabor. W Ewangeliach Nazaret przedstawione jest jako ojczyzna Jezusa. Nie dlatego, że się Chrystus w nim narodził, ale z tego powodu, iż tam się wychowywał, tam też wzrastał. Tam żyli jego rodzice, bliżsi i dalsi krewni. To nie gdzie indziej, ale właśnie w Nazarecie. Jezus spędził swoją młodość. To tam właśnie układał sobie plany swojej przyszłej apostolskiej pracy. Trzeba nam zauważyć, że Jezus kochał to miasto. Kochał je pełnią ludzkiego i boskiego serca. Dlatego jakże często wracał właśnie do Nazaretu. Jakże często wracał właśnie w tamte strony, z którymi tyle kojarzyło mu się różnych wspomnień. Chciał swoim rodakom przychodzić z pomocą. Chciał im czynić dobrze, ale niestety nie został przez nich zrozumiany. Po prostu. Nie mogło im się pomieścić w głowie, aby ten syn cieśli, prosty rzemieślnik, ubogi człowiek, mógł być prorokiem, mógł być Mesjaszem. To nie mieściło się po prostu w ich psychice. Stąd, jak wiemy, odrzucili go i nim wzgardzili. Takie zachowanie wycisnęło Chrystusowi na usta pełne bólu słowa. Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Niezależnie jednak od tego Chrystus Pan przekonywał ich, że jest właśnie prorokiem, że jest właśnie obiecanym Mesjaszem. Nosił w sobie świadomość swojej prorockiej godności. I wyraźnie właśnie w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, czytanej w dzisiejszy czwartkowy dzień, nazywał siebie prorokiem. Wiedział, jaką jego rodacy w przyszłości przyjmowali postawę wobec proroków. Wiedział, że jednych kamienowali, innych przeżynali nawet piłami, jeszcze innych zabijali między świątynią a ołtarzem. Tym jednak Chrystus Pan się nie przejmował. To go nie odstraszyło. Owszem,
powiedziałbym, tym bardziej mobilizował swe siły i czynił wszystko, by w swoich najbliższych przekonać ich o swojej godności i o swoim wielkim powołaniu życiowym. Oprawdzie, że jest Mesjaszem i Bożym Synem, miały przekonywać Jego słowa, a także Jego czyny. A tych czynów, inaczej mówiąc, cudów było bardzo wiele. Zarówno Jego słowa, Jego nauka, Jego cuda były niezwykłe. Pamiętam, kiedy nauczał w synagodze, czynił to inaczej, aniżeli ci, którzy byli nazywani uczonymi w Piśmie. Czynił to z wielką mocą i majestatem. Dlatego nie mogli zrozumieć go jego rodacy. Przecież on, który wychowywał się wśród nich, był według nich przeciętnym człowiekiem, a tu nagle wyrastał swoją wiedzą i swoimi czynami. I to z pewnością doprowadzało jego słuchaczy do ogromnego zdumienia, ba nawet do gniewu, kiedy stawiali sobie pytanie, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Myślę, że zamiast wtedy powątpiewać, byłoby chyba lepiej upaść na kolana i wołać: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Albo po Jego wypełnionej misji aż po Kalwarię wołać: tylko w krzyżu zbawienie. Jak to ma w swoim herbie biskupim nasz ksiądz pierwszy biskup, który dzisiaj w tej godzinie Bożego Miłosierdzia w tej kaplicy, tu i teraz, przeżywa wraz z nami rocznicę święceń biskupich. Stąd nasza tu obecność przy ołtarzu. Tak jak wspomniał ksiądz biskup, na początku mszy świętej pokonywaliśmy wiele kilometrów, aby tu być. Stąd obecność kapłanów i wiernych, którzy z nami w tej godzinie łączą się duchowo w dziękczynieniu. Mamy bowiem dziękować za wszystko, jak powie święty Paweł, którego nawrócenie pod Damaszkiem przed kilku dniami w liturgii żeśmy wspominali. Dziękujemy za dary, dziękujemy za łaski, za powodzenia, za spełniane prośby, za oczekiwania, za wszystko, co było w tych 3 lat Twojej, księże biskupie, i posługi radosne, za te wszystkie rzeczy nieprzewidziane, za cierpienia, za choroby, a nawet za sympatycznych ludzi, niesympatycznych ludzi, za to wszystko, co odczytujemy, co było zgodne z wolą Bożą. Apostoł zachęca nas, gdy mówi: trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia i z radością dziękujcie Ojcu. Dziś, jak wspomniałem, tu i teraz, w tej kaplicy, dziękujemy Bogu za Twoje, księże biskupie, kapłaństwo. Dziękujemy i wspominamy również konsekratora sprzed 3 laty, księdza biskupa Stanisława, którego dzisiaj wspominamy. Dziękujemy za kapłanów, którzy wtedy byli świadkami Twoich święceń i biskupi, za wszystkich wiernych, tych fizycznie i duchowo obecnych na tej uroczystości. I za Twoje hasło, biskupie, które jakże mocno odzwierciedla Twoje powołanie: w krzyżu zbawienie.
płynąca z krzyża mądrość miłości, płynąca z krzyża mądrość pokory, poniżenia, to mądrość przyjętego cierpienia, śmierci. To mądrość naszego Mistrza z Nazaretu, mądrość Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia przyjął na siebie okrutne cierpienie. Jego krzyż to nasze powołanie, to realizacja przykazania miłości, realizowana w naszym codziennym życiu. Twoim, księże biskupie, codziennym, tak jak Chrystus, mimo cierpienia, nie zapominasz o bliźnich, otaczając ich swoim przeogromnym sercem i to w różny sposób. Czasem jest to łatwiejsze, a czasem trudniejsze. Czasem wymaga podjęcia bolesnych, ale powiedziałbym jakże koniecznych decyzji. Czasem szukania sprawiedliwości, a czasem i takiego biskupiego i kapłańskiego ukarania, przypomnienia. Nigdy jednak nie przestajesz kochać, tak jak nie przestał kochać nasz Mistrz, który modlił się w Ogrójcu. Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Była, jak pamiętamy, przecież noc. Mógł uciec, a jednak został. Dał świadectwo swemu posłannictwu. Tą mądrością płynącą z krzyża żyjesz na co dzień, księże biskupie, i pragniesz poprzez swoje celebracje, poprzez różne listy, na różne okazje w ciągu roku liturgicznego, poprzez swoje rozważania i różne spotkania, aby wbrew wszystkiemu i wszystkim dać świadectwo, że w krzyżu jest nasze zbawienie. Jeszcze, moi drodzy, na koniec, dziś czwartek, ostatni dzień miesiąca stycznia. Każdego roku w tym dniu liturgia ukazuje nam postać świętego Jana Bosco, kapłana urodzonego w diecezji turyńskiej, który dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a który jako założyciel zakonnego zgromadzenia, jak czytamy dziś w brewiarzu, w drugim czytaniu, pisał między innymi tak. Zalecam wam miłość świętego Pawła, którą okazywał nowo nawróconym. Baczcie, by wam nikt nie mógł zarzucić, że działacie w gniewie. Tych, nad którymi sprawujemy jakąkolwiek władzę, uważajmy za synów. Staniemy się ich sługami, podobnie jak Jezus, który przyszedł służyć, nie zaś, aby mu służono. Tak właśnie postępował Jezus z apostołami. Znosił ich niewiedzę, brak wykształcenia, a nawet brak wiary. Do grzeszników odnosił się z życzliwością i serdeczną dobrocią. W szczególnie trudnych wypadkach należy raczej pokornie ufać i błagać Boga. Tyle w swoim drugim czytaniu, dzisiaj brewiarzowym, święty Jan Bosco. I słowa te dedykuję przy dzisiejszym rozważaniu właśnie księdzu biskupowi, który przeżywa taki mały jubileusz, trzecią rocznicę sakry biskupiej, ale i myślę, że każdemu z nas powołanemu. Msza święta bowiem, w której uczestniczymy, jest wydarzeniem, w
czasie którego Chrystus Pan, nasz najwyższy kapłan, rozdaje i to jakże hojnie swoje łaski. Dziękujmy dziś w trzecią rocznicę biskupich święceń za biskupa, naszego biskupa Adama i prośmy Jezusa Chrystusa, by nie odmówił nam łaski wiary w Jego mesjańską, jak i boską godność. Przyjmujmy Go lepiej i serdeczniej, aniżeli zrobili to kiedyś przed wiekami mieszkańcy Nazaretu, do którego nawiedzenia jako pielgrzymów wszystkich nas tu obecnych w kaplicy, a także słuchających, uczestniczących w tej mszy świętej przed ekranami zachęca. Amen. Dziękując Panu za wszystkie dary, łaski, które spływają na nas każdego dnia, zechciejmy zanieść teraz przed tron naszego dobrego Boga nasze wspólne błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby był czytelnym znakiem miłosierdzia i aby wzrastał w pokoju i jedności, dając świadectwo nadziei pokładanej w Chrystusie. Chryste, exaudi nos. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby jego pasterska posługa przyniosła obfite owoce w sercach wiernych. Chryste, exaudi nos. Módlmy się za naszego biskupa Adama, który obchodzi swoją trzecią rocznicę konsekracji biskupiej, aby Bóg dał mu siłę i zdrowie do dalszej posługi biskupiej, a Maria miała go w swojej opiece. Chryste, exaudi nos. Adam posługiwał i wyświadczał dobro, głosząc Słowo Boże i błogosławiąc, aby jego posługa była umocnieniem wiary i odwagi jej wyznawania. Chryste, exaudi nos. Aby doświadczali na co dzień szczególnej Bożej opieki i łaski. Chryste, exaudi nos. Módlmy się za wszystkich zmarłych księdza biskupa Adama, którzy byli bliscy jego sercu, a zwłaszcza za rodziców, aby ze wszystkimi świętymi radowali się w niebie. Chryste, exaudi nos. Módlmy się za nas obecnych, abyśmy poprzez wiarę odnajdywali swoją drogę do Chrystusa. Chryste, exaudi nos. Kyrie eleison.
Panie, wysłuchaj naszych próśb zanoszonych z sercem przepełnionym pokorą i radością. Prosimy, abyś spełnił je, jeżeli są zgodne z wolą Twojego Ojca. Prosimy Cię, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Unijrzył samego siebie i
przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Przez niego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołając: Święty, święty, święty. Wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Cię wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Bosko i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, papieża Franciszka, obecnego wśród nas, naszego biskupa Adama, wszystkich biskupów świata,
duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. I posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wam nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. To Ty powiedziałeś do swoich apostołów, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daj. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na nasze słabości, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do prawdziwej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie wszyscy znak życzliwości i pokoju. Oto Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciągle krew Chrystus. Ciągle krew Chrystus. Amen. Tych darów i łaski, abym godnie każdego dnia sprawował pasterską posługę, a kiedyś otrzymał wiekuistą nagrodę za wierną Tobie służbę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak jak nie było, nie byłoby Jezusa, nie byłoby całej historii zbawienia bez Maryi, bez jej fiat, tak nie byłoby naszego kapłaństwa bez zawierzenia Maryi, zawierzenia przez Maryję naszemu mistrzowi. Dlatego też, siostry i bracia, swoje kapłaństwo, swoją biskupią posługę, ale i was wszystkich chcę teraz polecić za pośrednictwem Matki Najświętszej naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, błagając, aby wynagradzał wam wasz trud, waszą miłość, wierność Bogu w każdym dniu waszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dość nam, abyśmy byli puszczeni, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ekscelencjo, dostojny księże biskupie. Ksiądz Jan Twardowski napisał kiedyś piękne słowa. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam. Dostojny księże biskupie, drogi jubilacie. Życie biskupie jest piękne, praca biskupia cudowna. Ale jedno i drugie wcale nie jest łatwe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Z okazji trzeciej rocznicy konsekracji biskupiej życzę dużo zdrowia, siły, obfity łaski od Chrystusa, dobrego pasterza, mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej, Matki Kapłanów. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy. Błogosławieństwa przez ręce Maryi i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Cierpliwości Chrystus w sercu Twoim gości, niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Bóg zapłać za piękne życzenia. Usiądźcie, drodzy bracia i siostry, bo
nie wyjdę z tej kaplicy, jeżeli nie podziękuję jeszcze, kończąc dzisiejszą uroczystą przeświętą, jeszcze raz za waszą obecność, za to, że podjęliście taką wspaniałą modlitewną inicjatywę, bo można by powiedzieć trzecia rocznica. Dziecko dopiero zaczyna chodzić, więc jestem jeszcze ciągle bardzo malutki i bardzo, bardzo pokorny w tej swojej, w tej swojej małości jako biskup. Bardzo wam dziękuję, księże Andrzeju, za piękne słowo Boże, za to, że jesteśmy tutaj od samego początku. Pamiętam tę kaplicę sprzed 3 lat, jak stałeś tym razem wtedy po lewej stronie ołtarza, jak bardzo przeżywaliśmy ten dzień konsekracji. Dzień, który był dniem niezwykłym również dla mnie, bo zdawałem sobie sprawę, że przecież to, co powiedział Grzesiu w tych pięknych życzeniach, kapłaństwo, biskupstwo, życie biskupa jest piękne. Pewnie tak, ale to jest przede wszystkim jeden ciąg Chrystusowego krzyża. Jeżeli ktoś traktuje kapłaństwo jako nobilitację w życiu, to nie jest kapłanem i biskupem Chrystusowym. Moje kapłaństwo, biskupstwo realizuje się tak według tej drogi krzyżowej, która została powieszona w tej kaplicy. Wstaliśmy z trzeciej stacji drogi krzyżowej, kończąc trzeci rok posługi biskupiej w naszej wspólnocie. Trudny rok, przepełniony wieloma upadkami, zwątpieniami. Rok, który wymagał niezwykłej modlitwy, godzin przeleżanych tutaj przed Panem Krzyżem w prośbie o tę wspólnotę, o to, by Chrystus, jeżeli jest to Jego wolą, wspierał nas, by nam błogosławił, byśmy mogli dalej za Nim iść, jeżeli jest Jego wolą. Ten 4. rok, jeżeli będzie wolą Pana, będzie rokiem Matki, rokiem, w którym spotkał na swojej drodze krzyżowej swoją Matkę. Siostry i bracia, wspominam z wielkim dziękczynieniem mojego konsekratora, Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława. Drogi bracie, księże biskupie Stanisławie, tak jak to powtarzam za każdym razem, przy każdej okazji, pozostaniesz na zawsze w moim sercu największym dobrodziejem duchowym dla wspólnoty Kościoła. Nigdy nie zapomnimy o tym, że dzieląc się sukcesją apostolską, uratowałeś tę wspólnotę od wielu nieszczęść i niebezpieczeństw, które wtedy nam realnie groziły. Za to ci jesteśmy bardzo wdzięczni i na każdym kroku, za każdym razem będziemy to powtarzali. Będę to powtarzał. Siostry i bracia, dziękuję swojej najbliższej rodzinie za wsparcie, za to, że jesteśmy razem, za to, że jesteś razem tutaj każdego dnia ze mną, bo przecież można by powiedzieć po ludzku, nie musiałabyś tego czynić. Nie musielibyśmy być i modlić się razem, ale wiem, że te wspólne modlitwy wypraszają również wiele łask potrzebnych w całej naszej wspólnocie Kościoła. Drodzy bracia kapłani, życie kapłańskie w nowej konfiguracji, do której nas zaprosił nasz Pan Jezus Chrystus, takiej trochę pustelni, mówię o tym od wielu tygodni, że czujemy się trochę jak pustelnicy, żyjący gdzieś w pustelni, którym nakazał, byśmy się modlili. I my trwamy na tej modlitwie, czekając i wyczekując, aż to Pan wskaże, kogo mamy podnieść, komu mamy pomóc. Tak czyńmy. Czyńmy każdego dnia, nie zważając na przeciwności, nie zważając również na tych, którzy czasami z zawiści, czasami z nieżyczliwości rzucą nam kłody pod nogi. Ale czyż Chrystusowi układali tylko płatki tak pięknych róż, jakie dzisiaj tutaj dostałem od ciebie, Grzegorzu? Nie. Otrzymał koronę z ciernia. Otrzymał jako nagrodę swojego
zbawczego dzieła nie tron, ale krzyż. W krzyżu zbawienie. Wierzmy i zawierzmy tej prawdzie, a wtedy całe nasze życie będzie realizowane zgodnie z Jego wolą. Nie z naszą ludzką wolą, ale z wolą Chrystusa. I mimo różnych, przeróżnych trudności, których przecież nie brakuje w żadnej naszej wspólnocie, będzie to zawsze życie przepełnione wolą. I tego sobie życzmy. Wam wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję kapłanom, którzy przyjechali. Wam, drogie siostry i bracia, obecni na tej mszy świętej tutaj na żywo, ale i obecnym, wam również obecnym za pośrednictwem naszego kanału telewizyjnego. Pozdrawiam wszystkie wspólnoty parafialne, wszystkie nasze parafie, wspólnotę parafialną reprezentowaną tutaj przez swojego księdza proboszcza i parafian z Bielunia, ze Szczecina, z Warszawy. Pozdrawiam kapłanów, którzy bardzo chcieli, ale nie udało im się dotrzeć. Pozdrawiam was, wszystkie siostry i bracia, dziękując za tak wiele przejawów życzliwości, które płyną cały dzień od północy, po północy otrzymałem pierwsze życzenia, przepiękne życzenia z Watykanu. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że akurat po północy z Watykanu dostanę pierwsze po was, drodzy bracia, życzenia przyszły z Watykanu i za tę życzliwość bardzo, bardzo dziękujemy, za każdy przejaw życzliwości. Niech wam Pan Bóg wynagrodzi i błogosławi. A ja mam tylko jedną niezmienną, gorącą prośbę. Módlcie się za mnie, aby nie zabrakło mi siły w trwaniu tutaj przy Chrystusowym ołtarzu i abym nigdy nie zgłupiał, mówiąc językiem ludzkim, aby nie zabrakło mi pokory w tej relacji człowiek-Pan Bóg. Módlcie się za mnie każdego dnia. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Yeah.